Witam was tutaj, cześć, tam znasz. I zapraszam was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4. I tak, zaczynamy trochę inaczej, ponieważ tak, zgodnie z waszą ankietą będziemy się przenosić dzisiaj tam, będziemy bardziej sobie statek odbudowywać i takie tam różne rzeczy. Natomiast jeszcze jedną rzecz mamy zrobione. Od tego odcinka przez najbliższy cały tydzień będę robić, że tak powiem, różne tutaj ankiety i tego typu rzeczy, aby sprawdzić, które z tych gry zostają na moim kanale, a które nie. Ponieważ też nie chcę mieć trochę marnować czasu na serii, których może mniej ludzi ogląda, czy coś takiego. Więc nawet przy tej serii, jeżeli będzie tam mniej niż 10 wyświetleń, takie tam, będziemy schodzić wtedy w dół z odcinkami. Będzie na przykład, jeżeli będzie mniej niż 10 lub w ogóle będzie jakoś bardzo słabo, no to będzie się pojawiać prawdopodobnie co może 2 tygodnie, bo w ogóle nie będzie Minecrafta. I w tych kierunkach będziemy bardziej podążać, więc sądzę, że to od was bardziej zależy, od tego, w którą stronę pójdziemy. No i tak. Pierwsze, co według mnie teraz trzeba pójść, no jak tutaj widzicie, sobie trochę taki mamy mały system już tego całego przetwarzania. Mamy trochę cegieł już. Mamy trochę złota i tego wszystkiego. Natomiast na pewno, co bym teraz chciał zrobić, do tego bym dzisiaj raczej nie dojdziemy, to jest enchant, magiczny stół. I do tego trzeba niestety, że musimy jakoś miarę szybko dotrzeć, ponieważ muszę jakoś w końcu oddychać pod wodą. Bo tak jak jest to teraz, to jest po prostu tragedia. Dobra, no i tak, pójdziemy sobie najpierw do tego statku i zaczniemy w sumie od tego. Weźmy sobie trochę drewna, nawet dosyć dużo drewna. Czy my mamy drugie łóżko? Tak? Nie, my drugie łóżko zostawiliśmy na drugim końcu świata. Okej, dobra, to pamiętam. No tylko, może od tego zaczniemy, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy w Minecrafcie. I zaczniemy sobie powoli przynosić wszystkie rzeczy do tej łódki i dzisiaj też się zajmiemy, aby ją trochę tam odrestaurować, żeby jako taką w miarę wyglądała. Weźmiemy sobie całe drewno i będziemy powoli też przynosić sobie te nasze rzeczy. Tak, jak widzicie, mamy bardzo dużo tych wszystkich rzeczy, mapek i tak dalej. Stąd będziemy sobie prowadzić i idziemy. Tak, swojego jakieś drzewka też byłoby przyjemne tutaj po drodze wziąć i trójząb, jakbyśmy w końcu mieli, to też byłoby naprawdę bardzo fajnie. No a tak, tutaj widzę małego topielca, więc wolę od niego uciec od razu. Bardzo nic z nimi nie lubię zadzierać. I tak, poczekajcie, bo tak, są tutaj jakieś drzewka. Ale nie, bo to jest w innym kolorze, to nie, to jak w innym, to może na razie nie będę tutaj szedł w tym kierunku. Bo chcę, żeby to już było w miarę podobnym do tego tutaj, co będziemy mieli. I widzę, że ta łódka to jest, no, nie do końca z tego drewna, co my tutaj mamy dookoła. Trzeba będzie znaleźć to drewno. Ajajaj. Znaczy, no na pewno gdzieś mamy niedaleko to, bo pamiętam, ale tak, to jest zupełnie inne niż to drewno tutaj. No. Poczekajcie, sobie poustawiajmy. Tak, wywalmy sobie mniej potrzebne rzeczy. Czy mamy w ogóle takie drewno przy sobie? Poczekaj. Nie mamy. No to może być mały problem. Tak, to nawet nie taki mały problem będzie. Bo czekaj, czy to jest to? Dobra, to jest to. Dobra, to mamy trochę tego drewna. Ale ogólnie rzecz powiedziawszy, to nie mam tego. Jego tutaj jest najwięcej. Dobra. W takim wypadku to drewno trzeba mieć jego takie ważniejsze. I oczywiście sobie nie mam takiego normalnego. Postawmy sobie tutaj. Może nie na półpłytce, bo to będzie dziwnie wyglądać. Ale gdzie by tutaj. Czekaj. Tutaj mamy takie bardziej ważniejsze miejsce. Tu jest nawet skrzynka jakaś, z tego co pamiętam. Co to, ta skrzynka powinna być już pusta, dokładnie. I od tego możemy sobie zacząć, czyli wyrzućmy sobie tutaj nasz taki mniej ważny arsenał i postawmy tu sobie łóżko, ponieważ już będziemy tutaj nocować, jakby coś. Mamy tutaj jakąś już pochodnię, tak bo to pamiętam. Na pewno trzeba będzie się zająć tą wodą, ale tak, bo na pewno bym też chciał odkopać to, ten statek, aby on chociaż w teorii był na takiej wodzie. No dobra, ale tak. Po pierwsze, by się przydało, aby dało się jakoś tam zejść na dół. Czy ja nie wziąłem żadnego sondę? Nie wziąłem żadnego. Dobra, to poczekajcie. Pójdźmy po parę rzeczy takich ważniejszych. Na razie tutaj ze sobą nic właściwie nie wziąłem. Tak, będziemy tutaj trochę kręcić przy tym już statku, aby go trochę tutaj wziąć. Oczywiście gdzieś obok, tutaj nie będziemy mieli, tuż obok tego, będziemy mieli te wszystkie owce i takie tamte nasze surowce. Ale żeby też nie było tego strasznie daleko. Topielce strasznie są nieprzyjemni, jeżeli chodzi o to tutaj, gdzie oni są. Swanagą, poczekaj. Weźmy sobie może jakieś nożyczki czy coś. Tak, bo my tutaj mamy różne kolory tych owiec. Ja to tam pofarbowałem sobie je po odcinku.
abyśmy tutaj mieli, jakby coś mogli tutaj zmieniać kolorki, żebyśmy mieli po prostu dużą wełnę od razu już na początku. Tak, z tego będzie trzeba ich tutaj wszystkich przenieść też. Nie wiem jak to zrobić, żeby ich tutaj przeększać przynajmniej. Bo wszystkich to się nie uda. Dobra, tak. I też swoją drogą, nie wiem czy to wam pokazywałem na odcinku jeszcze. Prześpijmy się, od tego zacznijmy. Nasz tutaj ten piecyk zacilany jest przez bambus, ponieważ bambus nie jest jako tak bardzo wydajne, ponieważ no jak widzicie bardzo szybko się spala. Ale mamy go furę, naprawdę bardzo dużą. Jeszcze mamy oczywiście blok wodorostu. O, tu jeszcze coś jest. Okej, okay, dobra. Dobrze byłoby widzieć, ile mam tego wszystkiego. To tak, to sobie na pewno możemy wziąć trochę już tego. Piecek sam się będziemy musieli przenieść trochę później, ponieważ na razie nie mamy tego czasu. Ale zacznijmy sobie może po prostu od piasku, aby to tak łatwo mnie naszło. Co tego mamy trzy smyczy. Tego nie zapomniałem o tym. Będzie dosyć prościej. Mamy to. Mamy jakieś tutaj sadzonki. O, mamy sadzonki z zwykłych drzew, to się na pewno nam przyda. Mamy trochę TNT. Znaczy nie będę teraz tego w niego wykorzystywać, ale to naprawdę dosyć fajnie, że jest aż go tyle. Mamy tutaj jakiś zużyty nasz tutaj kilof, tutaj takie tam rzeczy. Czy mamy coś takiego, co by mi się tutaj jeszcze... Możemy sobie tam bambus sobie zasadzić. Trochę bambusu zawsze się przyda. Okej, okay. Ogólnie nie mamy zbyt dużo rzeczy. Świetnie. Dobra, no to sobie chodźmy. Zacznijmy od tego, że musimy... Czekaj. Weźmy sobie trochę żelaza, jakby mi się tutaj skończyło jakieś narzędzie czy coś. Znajdę, gdzie jest moje jedzenie? Daj mi tutaj trochę żarcia. Jedz to. Dobra. Żebyśmy mogli coś zjeść. I daj mi tutaj ziemię, ale żeby już od razu mieć trochę tego. O, mamy tutaj jakieś takie zużyte trochę bardziej. I jakąś uprawę tam zacząć. Na razie lekką, ale żeby była jakaś już uprawa. Czyli jakieś marchewki. Może być nawet to. Ziemniak. Mamy jednego ziemniaka, no dobra. No i tak jak mówiłem, jakieś tam żelazo. Dajmy sobie na razie połowę, bo też przecież tak dużo nam jest potrzebne. Ale żebyśmy już coś mieli. Swojego, co ja tutaj będę jeszcze przytaczać? Aha, okej, okay. Czyli głównie później będzie szkło. Teraz sobie tam trochę kamienia zrobimy. Ale później będzie szkło. Tak, tutaj swojego to też bardzo dużo różnych rzeczy tutaj teraz już biorę. Aby to się nam tutaj, wiecie... Nasz farming trochę tutaj bardziej rozrastał. Mamy jakieś ziemniaki też, ale dobra, tym później. Chodźmy tam. Zacznijmy od tego, żeby tam się przejść. Ja nie mogę. Poczekaj. Czy my zostawiliśmy... Tak, gdzieś te pochodnie wrzuciliśmy tutaj jeszcze. I weź tu człowieku, dopiero wyjdź z tego domku. Pamiętam, że gdzieś mieliśmy... Dobra, tu widziałem trochę węgla. Weźmy sobie może po prostu trochę węgla. Mamy 56 węgla, ale to... Tu jest 5, to sobie zostawimy na stałe. Ale jakieś pochodnie, o, są pochodnie, po prostu miałem u siebie. Dobra. Tak, bo trzeba tamto miejsce będzie oświetlić. Oświetlić. Mamy jeszcze jedno wolne miejsce, więc możemy iść. Dobra. Jakieś szkiełka i tego typu rzeczy, to będziemy się później tym zajmować. Jakby coś gąbek też póki co nie mam, ale wiem mniej więcej gdzie by mogły być i gdzie będziemy mogli się tym już zajmować. Tak, dobra. Nie, Minecrafta to sobie bardziej zostawię tak bardziej dla relaksu nawet, ale inne pozostałe serie, no bo tak, na pewno materiał polityczny będzie się dalej pojawiać. Przygoda Wizonosza, jak uda mi się w końcu nagrać kolejny odcinek, to się pojawi kolejny odcinek, tak? To nie jest tak, że ja nie chcę tego nagrywać, tylko po prostu zbytnio nie mam na to czasu ostatnio. Tak. My jeszcze chyba ani razu, tak, nie zrobiliśmy jednej rzeczy ważnej. Zwącaj się... Jadko. No, na razie sobie tutaj zacznijmy od takiego prostego farmingu, bo musi być to gdzieś blisko wody, więc proszę bardzo, trochę tego... Nie. W sumie to też możemy tutaj poustawić, ale to bardziej już tutaj. Tutaj, ale akurat w tego tam mam dosyć dużo. Dalej, sobie dajmy ziemniaka tutaj jednego i trochę chleba na przyszłość. Jak będziemy mieli więcej ziemi, to tym się bardziej tu będziemy zajmować. Dalej, chodźmy do naszej skrzynki. I sobie tutaj zostawimy tam większość takich mniej nawet ważnych rzeczy. Na pewno to może być mniej ważne. O, i drzewka. Drzewka sobie posadźmy od razu już. Żeby później nie mieć tutaj z nimi problemów. Tutaj trochę jest tych miejsc. Poczekaj, najpierw zacznijmy od tego drzewka, które nam będą jedne z bardziej potrzebnych. Czyli tutaj co mamy w okolicy.
Później jeszcze jakieś takie mamy inne i takie. Tak, mam dosyć tego dużo. No i oczywiście bambus, z tym, że bambus to może rosnąć właściwie wszędzie i jego jest akurat aż za dużo, więc tutaj sobie zrobię taką małą kolebkę bambusu. Bambus bardzo szybko rośnie, więc i mam go bardzo dużo, więc też sądzę, że nawet jeżeli sobie zrobimy nie aż tak dużo, bo widzicie ile tego sobie zrobiłem, to powinno być całkiem nieźle. Dobra, chodźmy sobie więc stąd. To się będzie tutaj nam robić. I tak, swoją drogą teraz sobie pomyślałem, że to jeszcze nie byłem ani razu na górze. Ale tak, będziemy też robić trochę nowych rzeczy, ale dobra, to za chwilę. Mamy dosyć dużo drewna i piasku. Zacznijmy sobie od piasku, po to, aby tutaj w końcu zająć się tą wodą. No i jeszcze zanim to, zróbmy sobie nasz pieczą tutaj. Tak, bo do tego jest potrzebna niestety jeszcze do rusztowania. Takie, gdzie to się robiło? Informacja. Nić. A nici nie wziąłem ze sobą i mam też bardzo mało nici. Zacznijmy sobie od czegoś prostego, czyli od tego, aby móc w końcu jakoś sensownie tutaj stąd tą wodę zabierać, ponieważ na przykład tutaj mamy coś takiego i ze schodów nie ma innej rady niż zrobić po prostu w ten sposób i później po prostu tutaj gdzieś to wylać. Nie wiem, czy ja teraz nie mogę wejść już z powrotem od tej strony. No niestety to będzie akurat trochę męczące. Mogę zrobić sobie więcej tego daleko, ale dobra. W sumie póki co. Nie, dobra, to okej, zróbmy sobie tutaj jakąś dziurkę. Albo nie dziurkę. Tu sobie zrobimy po prostu takie podejście. I tu będę wylewać całą naszą wodę. Wedle tego, jak będzie szło. Ale zróbmy sobie jeszcze jedno wiaderko, bo to będzie. Bo wiaderka się przydają później do nieskończonej wody. A jak będę mieć ich więcej, to to będzie prościej. Dobra, no to tutaj trzeba wziąć, aby nie było wody. O, dokładnie. Czy tutaj jakoś mogę z tych drzwi wybrać tą wodę, czy co? Halo? Okej, dobra, to uznam jako bug. Póki co. Dobra, stąd to wiem, można jakoś w miarę prosto. I teraz tak, idziemy sobie teraz tutaj. I teoretycznie po prostu tą wodę wylewamy. Dobra. Dobra, w miarę prosto to wchodzi, więc nie jest aż tak źle. Dobra, to był akurat błąd. A, mogę w sumie tutaj to wylewać. W sumie to jest dobry pomysł. Dobra. Teraz tak, mogę już sobie tutaj zejść w sumie na dół bardziej. To jest dobra wiadomość. No, póki co, zaczyna się już robić dobrze. Oczywiście fajnie byłoby też pod wodą gdzieś się pomieścić, ale póki co na razie będziemy tutaj. Oj, oj, oj. Dobra, to był zły pomysł, ale tym się zajmę jeszcze później. Chodź tu do mnie. Dobra, no i na razie tutaj możesz sobie siedzieć. Tak, z tej skrzynki trzeba wziąć wodę. I nie wiem, jak to się zbytnio bierze. Ale nie, najpierw trzeba by po prostu zabrać stąd wodę. I teraz będzie szło. Dobra. Mogę się przesunąć bliżej. Dawaj, tutaj. Tutaj, okej. I teraz jak z tej skrzynki wziąć wodę? O, dobra, na spacji. Dobra, czyli tutaj na tym też. A, widzicie, to jest bardziej przemyślane niż się myślałem. Tak, stąd tutaj jest ciemno. Nie, stąd. Tutaj nie. Tutaj na pewno nie będzie wody. Dawaj tutaj. Teraz tak, daj mi tutaj jakąś pochodnię. Bym mógł jakoś. Oczywiście wziąłem pochodnię za coś, co się przydawało. Abyśmy mieli tutaj jakieś już światło. Światło nam się przyda. Dawaj tutaj. Idziemy tu. Dobra, to zrobione. I teraz tak, tutaj widzę, że jest parę miejsc, w których mi będzie lekki problem. Czyli po prostu, po pierwsze, zabieraj stąd wodę i jesteśmy w domu. Mamy. O, szty. Tego nie sądziłem, że to jest. To było dobre. Myślałem, że tu już nie będzie wody. Okej, jeszcze tutaj pod tym jest. Nie ma. I teraz już powinno nie być wody. Tą skrzynkę stąd sobie wyrzucimy i w ogóle tu trzeba nie zrobić jeszcze zejście na dół. No bo wiemy wszyscy, że nie będzie tutaj się teraz tak kręcić. Więc tak, tą skrzynkę wypadł stąd, bo ona tutaj jest trochę zbędna. To też. Pochodnia oczywiście jest w takim fajnym miejscu, aby była nam jak najbardziej przydatna. I tam jest to zejście i tu jest ten dziób i tak dalej. Jeżeli wywalimy sobie tak, bo tutaj to jest tak po prostu poukładane te schodki. Schodkami możemy się zająć. O, dokładnie, czekaj. Jeżeli tu nie. O tak, bo z tego co wiem,
Pokład jest dosyć bogaty w drewno i można tutaj dosyć bogato tutaj. Okej, okay, tak. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Gdzie jest woda? To... Więc tutaj nie będziemy już ciągnąć dalej. I teraz tak, to jest nasze miejsce póki co na spanko. I tutaj bym sobie gdzieś zainstalował albo jakieś schody. Tak, może póki co schody, bo nie będziemy tutaj też kręcić też jakimiś różnymi rzeczami. Żeby mógł sobie już schodzić tutaj w dół i różne inne rzeczy kręcić. Tak, tutaj to mi wygląda na wodę dokładnie. Więc no, widzicie, tutaj nawet są różne te drewna. To też jest fajnie, fajnie, że tutaj nie zastosowali tylko jednego, tylko jest już tego trochę więcej. Dobra. Tak, tutaj coś jeszcze jest. Ale dobra, okej, robi się już noc. Łóżko jest za daleko. Jest to, nie przesadzaj. Lepiej się przespać, bo jak mi tutaj się coś weźmie z respawni, to nie będzie za przyjemnie. Dobra, przespaliśmy się, okej. I się obudziliśmy trochę w innym miejscu. Trochę gorzej, ale dobra. I teraz tak, nasze schodki, jakieś tutaj już mamy, muszą być koniecznie, nie, muszą być jakoś w tym kierunku, żebyśmy my tutaj wchodzili w ten sposób. Poczekaj, bo ile my tu musimy wejść pięter? Nie tak dużo w sumie. W sumie nie aż tak dużo, bo tutaj są później półpłytki teoretycznie. Tak, bo tutaj ten pokład jest na półpłytkach poukładany. Tak, no to jeżeli sobie zainstalujemy tutaj teoretycznie jeszcze to, tego tutaj tak się wcześniej kończy, to teoretycznie to byłoby to. Czekaj, czy tu pod tym, okej, okay, pod tym już nic nie ma, dobra, to dobrze wiedzieć. Czyli góra możemy, nie, tutaj, bo tutaj już jest sobie co innego. Dobra, to teraz tak, tutaj sobie po prostu to weźmy, zróbmy tak i tu, nie, tu możemy tak z tego zrobić. Okej. Okay. Dobra, w takim wypadku może sobie po prostu to wywalmy. O, tutaj nic nie ma, ale fajnie. I to wywalmy. Teraz tak, czy tutaj to wejdzie? No, to wejdzie. Gdzie jest nasz crafting table? Gdzieś go tu postawiłem chyba. Albo nie, jest tutaj. Dobra, to sobie zróbmy półpłytki z tego naszego magicznego drewna. Czekaj, tylko z tego ciemnego byłoby fajniej. Może teraz weź to wszystko przeleć. Z jasnego może być, dobra, w tym już z jasnego, niech już ci będzie. Tak, mamy trochę tego drewna, więc. Ciekawe, jakie to jest drewno. No nie wiem, no. Poczekaj, nie, zrób z tego ciemnego. Zrób z tego ciemnego, bo widzę, że. O, dokładnie. Bo widzę, że tutaj jest. Ono tutaj bardziej. Jest go więcej. Dobra, to wywal. Tam, a z tego są robione schodki. Dobra, no i tak, poczekaj, jeszcze tutaj te schodki. Wodę możemy sobie wywalić póki co. Ona nam nie jest tutaj niezbędna. Zrobimy sobie schodki tak i schodki tak. I teoretycznie mamy tutaj dojście. Natomiast praktycznie musimy sobie zrobić jeszcze tutaj dojście nad tym, co jest na dole. O, dokładnie. I teraz trzeba zapełnić to, co jest tutaj. Teraz tak, czy my mamy. Jakie my tu dostaniemy drewno? Bo jakieś możemy. To chyba jest to nawet. Tak, dobra, to jest to. No to możemy sobie spokojnie zapełnić. I okej, okay, całkiem nieźle. Daj mi tutaj te pochodnie, się nam tutaj przydadzą. No, dokładnie, żeby to trochę doświetlić. Bo póki co mamy parę tych pochodni tutaj pozostawionych po tych wszystkich kątach. Ale musi być to trochę więcej. Dobra, tak tutaj sobie wywalmy. Okej, okay, dobra, świetnie. Tu tak samo. Już chcemy mieć jakieś widoczki. Tutaj wiemy, co było. Ta, tutaj teoretycznie ten dziób też może się ciągnąć jeszcze dalej, zobaczmy. Let's see. Nie, okej, okay, dobra, nie, tutaj się dalej to nie ciągnie, świetnie. Teraz nas to jeszcze wywali gdzieś daleko i będzie problem. Dobra, no to nie, to nie, to tutaj zostawmy, to już tak jak wygląda. Dziękuję bardzo. I tutaj na górze były te schodki, to już niech dajemy sobie te też w sumie schodki. Tak, tu mamy teoretycznie te zapadnie. Zapadnie możemy sobie w sumie stąd zabrać, bo one tutaj też nam zbyt nie będą pomagać. A wolałbym, żeby tu było jakieś lepsze, szybsze zejście. I teraz tak, skoro tu mamy już zejście w dół, o, mówię o tych schodkach, to tutaj będziemy sobie schodzić jeszcze dalej w dół, ale ten dół już będzie dół, dół. Ten dół będzie już dół, dół. Chodzi mi bardziej o to, że tutaj. Zabierz to. Co jest? Czemu? Poczekaj, nie rozumiem tego. Zabierz stąd wodę.
Wrzuć ją tam i wyrzuć stąd. O, dobra, teraz poszło. Coś się tutaj robiło dziwnego. Będziemy teraz sobie schodzić w dół do naszych jaskini. Tak, bo czemu by nie? Póki co, właśnie ja się zastanawiam, jakby tutaj zrobić to. No, chyba byłoby najlepiej, jakby była po prostu drabinka albo jakieś. Drabinką pójdźmy. Bo jak będziemy tutaj zaraz kręcić swojego. Ten stół tutaj trochę jest nie na miejscu. On jest bardzo fajny, ale nie na miejscu niestety jest. A i rozwaliliśmy sobie nasze tutaj narzędzie. Dobra, zmień to i daj nam nasze narzędzie, które nam się tutaj przydaje. Dziękuję bardzo. I zróbmy sobie nasze skrzynki. Mamy trochę tych skrzynek. Dobra, proszę bardzo. Skrzynka raz, skrzynka dwa. I przerzućmy sobie tutaj nasze mniej ważne rzeczy, czyli na przykład to. To mamy dosyć dużo piasku. To się na pewno będzie przydawać tutaj. I tak, zróbmy sobie poczekaj, bo mamy trochę tego różnego drewna. Przerzuć tutaj to drewno, które nam się tutaj przydaje do budowy, czyli to, to i to. No i oczywiście to. I z pozostałych zrób patyki i z tych patyków, czy co to jest? O, możemy robić patyki też z tego. Ej, to byłoby dobre w sumie. Tak, my tu gdzieś mieliśmy bambus. Bambus, proszę bardzo. Tego nie wiedziałem, znaczy no, logiczne tak w sumie, ale... Ale dobra. I to niestety z dwóch, ale dobra, tak czy siak. Będziemy mogli prościej po prostu schodzić sobie w dół. Dobra, no i tu będziemy sobie robić kopać w dół. Oczywiście wiemy, że kopanie w dół nie jest nigdy dobrym pomysłem. No ale nie mamy tutaj niestety innych pomysłów. Nie mamy innego właściwie tutaj drogi, tak. Czemu tutaj jest woda? Okej, dobra, rozumiem. Czekaj, mamy dwa wyrodka, co nie? Tak, no to na dwa wyrodka trzeba będzie to zrobić. Tu się robi coś złego. No, czekaj, czy trzeba wykopać to jeszcze? Będzie, że się uda wykopać to. Świetnie, i teraz tak, stąd zabierz. Kurczę. Teraz powinno już tego nie być tutaj teoretycznie. No ma nie, teraz jest źle. Teraz jest jeszcze tutaj. No po prostu weźmy z piasek i tyle. Ej, co tutaj jest jakaś woda? Skąd ta woda tutaj się wzięła? Przepraszam bardzo. Nie no, teraz już w ogóle nie rozumiem. To tutaj właściwie się wyczynia. Czemu ta woda tutaj tak w taki sposób dziwny płynie? Bo tu jest jeszcze jakaś kolejna woda. I tutaj teraz tworzy tą wodę. No ma nie. Czekaj, czekaj, bo tutaj się robią jakieś już kompletnie dziwne rzeczy, jakieś bzdury w ogóle. Bzdury na kiju. Zabierz stąd drewno, żebyśmy mogli tutaj już robić. Tak, właśnie to jest problem, jak się robić czegoś takiego. Coś takiego w takim miejscu. Wywal. Dobra, i zrobione. I teraz tak, czy tutaj jak to weźmiemy, będzie dobrze, w miarę dobrze. Dobra, no tamto już akurat nie będę tutaj kręcić. Ważne, żebyśmy mieli tutaj zejście. I zaczniemy sobie w sumie kopać już, żebym miał tutaj jakiekolwiek zejście. Teraz tak, byłoby dobrze, oczywiście już weszliśmy tutaj, nie mamy stąd wyjścia, abyśmy, jak już tu będziemy kopać, mieli jakieś takie sensowniejsze zejście. Dobra, mamy trochę jeszcze drewna, sobie weźmy, proszę bardzo, zróbmy go na maksa już w sumie. Czekaj, czy w ogóle nam jakieś drzewko urosło? Bo tak, bambus rośnie. Okej, drzewko raz urosło, drzewka dwa urosło. Natomiast... Tak, wszystkie drzewka urosły, to są te nawet. Takie nam tu urosły. To nie urosło. No dobra, no to nie jest źle. Na pewno nasze patyki urosły, więc od tego może zaczniemy w sumie. Żeby mieć trochę patyków, sobie zetnijmy naszego bambusa. Teraz w końcu wiem, po co mi tutaj bambus jest aż tyle, bo raz jest jako paliwo, ale paliwo to jedno. Tak, i jak już zajmiemy się tutaj mniej więcej, żebyśmy mieli już tam trochę tutaj farmy i tak dalej, znaczy w sensie tutaj się zajęli, to w kolejnym odcinku bym się zajął villagerami, żeby już sobie zrobić jakieś tutaj z nimi, żeby ich trochę rozmnażać, żeby zrobić sobie później z nich farmę żelaza, bo wtedy będzie o dużo lepiej. No tak, to jest właśnie bardzo nieprzyjemne, trzeba to zrobić na jakieś pistony czy coś, bo nie mamy żadnego redstone jeszcze, chyba. Nie przypominam sobie przynajmniej, żebyśmy już mieli jakiś. I przez to teraz tak tutaj jak to kręcę, to nie mam ani żadnych tłoków, ani niczego innego. To ci już urosło.
I muszę tak to robić, a to strasznie zabiera czas w ogóle. No a co, zabierz. Jeszcze trzeba nacelować wszystko. Dobra, no teraz już powinno być całkiem nieźle, więc dawaj. Stąd zabierz, dobra. No tak, tu jest dobrze. W ogóle jak tam jesteśmy z czasem? 25 minuta odcinka, no dobra, to tak gorzej trochę z czasem. Tu sobie to zabierzmy, proszę bardzo. I tak, mieliśmy tutaj gdzieś, mieliśmy naszą łopatę. Dawaj łopatę. Robi się już noc oczywiście. I tak, tutaj sobie zostawimy dojście, ale ogólnie tutaj, gdzie możemy, to będziemy to powoli odkopywać. Tak jak mówiłem, my to sobie tam wstępnie puścimy, żeby to było teoretycznie jakieś tam w wodzie. Oczywiście to nie będzie, ale tak wstępnie. Swoją drogą, dobra, jeszcze dzisiaj się zajmiemy jedną rzeczą ostatnio. Zrobimy sobie lekkie zejście na dół, ale przypomniało mi się, że mamy jedno miejsce, do którego zapomniałem pójść, a koniecznie trzeba tam się przespać. Możesz spać tylko w nocy, wiesz co? Ty weź mnie lepiej, nie denerwuj. Czy ty widzisz, jak tutaj to wygląda? No, tutaj sobie dajmy jakieś oświetlenie powoli. Bo jak będzie oświetlenie, to też nie będzie mi tutaj nic tworzyć, żadne potwory czy coś. Będzie o wiele lepiej. Dobra, tak, to jak się obudzimy, to się tym zajmiemy. Tak, tu mam jakieś takie wyjście. To tu sobie damy oświetlenie. Dobra, no to powoli już tak w miarę tutaj jakoś lepiej trochę wygląda. Czy możemy zasnąć już? W końcu, no możemy. Dobra, no i tak, mamy sobie drabinkę. Będziemy sobie tutaj montować tam na dole, jak będziemy tutaj teraz schodzić. Więc tak, zacznijmy od tego. Dam tutaj sobie tą drabinkę. No nie, to był kompletny błąd. Daj tutaj tą drabinkę. Tu i tu. Dobra, no i teraz już jest całkiem nieźle. Będziemy mogli po prostu, mamy stąd wyjście. Drabinka będzie dotąd szła. I jakby coś, mamy już tutaj zejście. Ale na razie powoli sobie wywalmy to. Wywalmy to. Poczekaj, mieliśmy tutaj jakieś jeszcze drewno? No mieliśmy, dobra. Tutaj jest jakieś drewno jeszcze. Deski. O, tego będziemy mieli dosyć dużo, bo tutaj jesteśmy w tym biomie. To tego będzie dużo. Przymocamy trochę tego drewna. I teraz tak, wywalmy sobie piasek. Wywalmy sobie to. To będzie na kijki później. Wywalmy sobie to. To wszystko, co mi teraz póki co jest zbędne. Poczekaj, nie. W sumie to sobie weźmy to. Daj mi teraz ten węgiel. Weźmy sobie, zróbmy pochodnię jedną. Wiem, na bogato. Z tych pochodni. Resztę tutaj sobie zostawimy, nie wiem. Tyle. No ma jeszcze daj jeden. Aby było równo. Dawaj to. I właściwie możemy już iść. Wiaderko też zostawmy. Mamy trochę ważnych rzeczy, trochę cennych i ogólnie takich tam. Ale ja się chcę przepłynąć. I tak, naszą łódkę trzeba będzie też tutaj w sumie zabrać. Bo póki co tutaj nasze dotarcie jest takie, to trochę bym powiedział, no kiepskie. No dobra. Tak, tutaj nam wszystko już urosło. Bardzo dobrze. Okej. Stąd wywal to. Dawaj, miniaczków trochę mamy. Tak, no bo przecież tutaj w końcu trochę posiedzieliśmy. To trochę teraz się wszystko musiało rozrosnąć. Dobra, no i tutaj, wy tutaj się kręcicie. Dobra, no to idziemy teraz sobie prosto tam, gdzie nasze miejsce i cel naszej dzisiejszej podróży. Czyli jest takie jedno miejsce, gdzie są skarby jeszcze, więc stwierdziłem, nie no, no fajnie byłoby tam się przepłynąć. Może odcinek jest już i długi. I może rzeczywiście nie wziąłem nożyc, żeby tutaj obciąć ich wszystkie. Jak widzicie, jest ich tutaj naprawdę dużo. I ciekawych kolorkach. Swoją drogą, poczekajcie, jestem ciekawy, co się stanie, jeżeli wezmę ciebie i ciebie. Jaka owca mi powstanie? Z połączenia różowej i żółtej. No, zobaczmy. Już jest, czy nie ma? Okej, okay, nie widzę. Pokażcie mi tą owcę małą. Czyli tutaj po prostu nie ma. O, słyszałem, chyba nie, słyszałem, ale jak nie było widać, tak nie widzę. Chyba żółta. Dobra, nieważne. Chodźmy do tego miejsca, o którym mówiłem, czyli oczywiście o czymś ważnym, czyli do naszej łódki i do innych villagerów, przy których mamy właśnie oto ciekawe miejsce. Ja je widziałem, co prawda, jak pływamy jako trybie kreatywnym, ale wiem, gdzie to mniej więcej jest i że tam dopłyniemy teraz sobie tak tutaj na luźno. Jest to przy tej wiosce innej, w sensie inna wioska.
Jest to przy takiej wiosce, która jest całkowicie na pustyni. Taka teoretycznie nasza łódka, ale w naszej łódce mamy coś takiego jeszcze, że ta łódka będzie akurat później w wodzie. I to akurat będzie trochę lepiej. Dobra, tutaj mamy pochodnie. Dobrze, że te pochodnie pozostawiam, bo tak to prościej tutaj wypłynąć, jakbyśmy nie mieli tego wszystkiego. Jest po prostu trochę przyjemniej, lepiej i w ogóle. Dobra, tak, tutaj widzimy, czyli jesteśmy już blisko, jak skręcamy. Okej, okay, widzę naszą wioskę. Ja tutaj to musiałem przekrować tutaj akurat. No w niektórych miejscach tam trochę więcej tutaj kręciłem przy tych płynięciu i tak dalej, ale ogólnie jest całkiem nieźle. Dobra, no i tak, w ogóle już bardzo dużo tych topielców zabiłem z tutaj zębami. Ale jak widzicie, cały czas nie mam żadnego tutaj zęba. Więc no, niestety takie życie moje, że ilekroć bym się starał, tak cały czas nic nie ma. Swoją drogą, jeśli coś jest dla mnie tak, coś czego mam mało faktycznie, to jest to turyzm. Tak, i tutaj z tymi villagerami teoretycznie mogę już jakoś handlować. Poczekaj, bo ich tutaj w ogóle będę zabierać też, ale co innego. Na zgniłe mięso bym mógł już z nimi teoretycznie handlować. Tu jest kolejny. Wszyscy mają to samo, swoją drogą, to jest bardzo irytujące. I mają. O! Jest farmer, który. Jest jakiś farmer. Widziałem tutaj w swanerum. Widzieliście? O, farmera. Tu swanerum jest coś wyrzucone. To sobie wezmę. Akurat, ale czemu to jest farmer? I nawet tak jakbym z nim handlował już. Okej, okay, dobra. Czy coś dasz mi jeszcze ciekawego farmera? Poczekaj. Mamy pszenicę, mamy ziemniaki. Dobra, to jest całkiem nieźle. Mamy marchewkę. Nie jest aż tak tragiczna. Chlebek. Chyba to mi bardziej się podobało. Bo to daje więcej. Czekaj, ile to dawało? To daje 4, no dokładnie. O! Coś mamy nowego. Pokaż. Za arbus. No dobra, to nie jest najlepsze. I trochę jabłek. Dobra. Dobra, no to mamy tutaj teoretycznie jakieś villagerów, którymi można już faktycznie tutaj pohandlować, ale ja oczywiście idę w swoje miejsce i w swoje rejony i zupełnie co innego. Tych villagerów będziemy brać w kolejnym odcinku na łódki i dopłyniemy sobie tymi naszymi tam do nas. Taki jest przynajmniej plan. Natomiast tutaj, jak widzicie, mamy takie magiczne coś. I my tu musimy zejść, niestety. Nie po ludzku. Zjedzmy sobie sam dał przed chwilą ten villager swojego. I teraz tak, musimy sobie tutaj trochę to doświetlić. I wejście jest. No, zawsze tutaj jakieś jest wejście. To jest to. To jest tu wejście. Tak, tutaj tam labirynty i tak dalej się też tworzą. Tak, tu mamy wyjście. Tutaj go niestety oczywiście nie ma na początku. Musieliśmy wpaść jak zazwyczaj. Nie po ludzku. I teraz mamy już jako takie wyjście. Dobra, no dobra. I na dole zawsze są cztery skrzynki. Tam chyba już. Nie byłem na dole. Tylko musimy uważać, bo jak odpowiednio zrzucimy. Ale zróbmy sobie, skraftujmy jakąś pochodnię jeszcze. Piasek, to nam wszystko wybuchnie, włącznie z nami. Tego bym nie chciał oczywiście. Bo mamy tutaj parę fajniejszych rzeczy, więc wolałbym tego uniknąć. Dobra, dobra, jestem blisko. Pierwsze co trzeba zlikwidować, to oczywiście wszyscy wiemy co. Ten przycisk. Ale jak już stąd zejdziemy, powinno być całkiem nieźle. TNT, dobra. Nie wybuchł? Świetnie, bardzo dobrze, możemy zabierać. Dobra, mamy trochę prochu. No, zawsze się przyda. Mamy siodło, o, to się bardziej przyda. Zgniłe mięso do handlu, czemu by nie? Piasek, emerald jeden. No, żelazne to nabywało lepiej. O, dobra, tu już jest coś lepiej trochę, rzeczywiście. Jakaś zaklęta książka, ostrość jeden. Trochę siodła. I tak nie najlepiej. Takie kiepskie te rzeczy. Widzę, że jakieś biedne tutaj to było to mocarstwo. Ważne, że mamy trochę tylu jeszcze. To się przyda bardziej. No i skrzynki cztery to też zawsze coś, chociaż akurat na skrzynki bym nie narzekał, bo skrzynki to my tutaj kurczę mamy. Dawaj to i dawaj tyrotyl mi tu. Tak, no bo tyrotyl się zawsze też przyda. Jakby coś, nie wiem po co, tak? No bo TNT to w końcu TNT. Ale jakby coś, no to zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, zjedzmy sobie ciebie. Nie wiem ile tu. O Boże, to daje bardzo mało. Zjedzmy sobie już te ciastko dyniowe. Ciastka dyniowe bardzo dużo dają, więc. Więc skorzystajmy. I wyjście jest. O Boże, jak ja jeszcze nie kręciłem. Dobra, no to mam nadzieję, że odcinek się podobał. Tu już będziemy kończyć nasz odcinek.
Jeżeli tak, możecie zostać łapkę. Ja tutaj zabiorę ze sobą jeszcze jednego villagera. Jeżeli odcinek wam się podoba, możecie zostać łapkę. Jeżeli jesteście nowi na kanale, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Natomiast ja zabiorę. Nie mam smyczy, ale smycz chyba na nich nie działa, tak czy siak. Tego fajnego villagera, który mi tutaj się podoba. Tak, tutaj jest ten gościu, którego nie lubię kompletnie. To ziemniak. Okej, gdzie jest ten gościu? Bo ja widziałem, przecież gdzie jest ten nasz wirus, z którym dało się handlować. Jest. Dobra. Dobra, to ja tym się zajmę. Natomiast do zobaczenia. Zobaczymy się już w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!